Dzień dobry Państwu, witam Państwa w środę 24 kwietnia. Ja nazywam się Marcin Kipas i zapraszam na program, który poświęcony jest przeglądowi sytuacji na wykresach wybranych instrumentów finansowych. Skupimy się więc tylko i wyłącznie na analizie technicznej. Natomiast, żeby troszeczkę mieć obraz sytuacji, zwłaszcza sytuacji na giełdach, bo kilka tych giełdowych wykresów będę omawiał, musimy sobie powiedzieć, że od początku miesiąca, od początku kwietnia na globalnych rynkach akcji obserwujemy korektę. Korektę HOSSY, korektę trendu wzrostowego. W przypadku Wall Street przybrała ona dość taką pokaźną formę, bowiem indeks, na przykład indeks S&P spadał przez trzy kolejne tygodnie. Ten tydzień to jest, ten tydzień upływa pod znakiem odreagowania tych spadków, odbicia. Mówię odbicia, bowiem jak Państwo dalej zobaczą to na wykresach, zakładam, że te wzrosty to przede wszystkim takie odreagowanie spadków i sama korekta na giełdach będzie kontynuowana. Tutaj wychodzę z założenia, że mamy do czynienia z korektą, która jest podobna do tej korekty sprzed roku, kiedy Amerykanie, a w ślad za nim inni inwestorzy, to znaczy inwestorzy na innych giełdach, obawiali się sytuacji kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Pamiętają Państwo ten strach, te obawy związane z mniejszymi amerykańskimi bankami. To jest też korekta podobna do tej, którą obserwowaliśmy, która zaczęła się w sierpniu 2023 roku i przeciągnęła się przez cały wrzesień, oczywiście z przerwami aż do października i skąd później rozpoczęła się ta mocna taka fala wzrostu, która w zasadzie dopiero teraz w jakiś troszeczkę większy w jakim większym stopniu jest korygowana. Te dwie korekty, te wcześniejsze średnioterminowe korekty na giełdach miały różny zasięg czasowy. Zakładam, że to, co obserwujemy teraz, będzie gdzieś po środku, więc przyjmuję, że taki okres dekoniunktury, okres korekty może trwać nawet dwa miesiące. Tutaj gdybym miał wskazać jakiś jeden czynnik stojący za tą realizacją zysków, taki czynnik nietechniczny, to wydaje się, że tutaj chyba w oczy tak w oczy kuje, czy na pierwszy plan wysuwa się z jednej strony odsuwające się w czasie oczekiwania na pierwszą obniżkę stóp procentowych w Stanach. I tu wracam do tego przykładu, że część analityków banków inwestycyjnych, analityków z banków inwestycyjnych nawet sugeruje, że Fed owszem w tym roku zacznie obniżać stopy procentowe, ale zrobi to tylko raz i w grudniu, więc to pokazuje, jak mocno na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniły się te oczekiwania, bo jeszcze w końcówce 2023 roku zakładano, że to będzie aż 6 obniżek stóp procentowych. Teraz niektórzy zakładają, że to będzie być może tylko jedna. Z drugiej strony mamy no dość takie rozczarowujące dane z Europy. I to też chyba w tej chwili troszeczkę giełdą ciąży. Natomiast jeżeli jesteśmy w tym temacie giełdowym, to zanim przejdziemy jeszcze do wykresów, jeszcze jedna istotna uwaga. Na Wall Street, ale nie tylko, trwa właśnie sezon publikacji wyników, więc wyniki spółek, zwłaszcza spółek technologicznych, będą tym numerem jeden. Wczoraj po sesji wyniki opublikowała Tesla. No, były one fatalne, dodatkowo były gorsze od prognoz, ale rynek, inwestorzy, którzy tak mocno przecenili akcje Tesli, bowiem od początku roku potaniały one o prawie 42%, tak chcieli odbicia na tych akcjach, że w zasadzie kupili wszystko, no i tutaj akurat kupili obietnicę Muska, obietnicę chociażby tańszego modelu Tesli, takiej Tesli dla ludów, co spowodowało w handlu posesyjnym wczoraj
wczoraj po sesji mocny skok notowań, ponad był to skok dwucyfrowy. Dzisiaj zobaczymy, na ile ten hura optymizm taki z notowań wczorajszych posesyjnych utrzyma się na regularnej sesji. Niemniej jednak wyniki spółek, tutaj mają Państwo na grafice ściągę, które to spółki będą publikowały wyniki. Dziś mamy chociażby metę, więc metę i IBM, to są te dwie główne spółki, więc na tych właśnie spółkach technologicznych, czyli dziś meta IBM, jutro Microsoft i Intel, na tym jeszcze Alphabet. I na tym wszystkim, na tych raportach będzie się koncentrowała uwaga inwestorów i od tego będą zależały nastroje, jakie do końca tygodnia będą się utrzymywały na giełdach. A teraz już przejdźmy do sytuacji na wykresach. Na pierwszy rzut idzie oczywiście amerykański rynek akcji. To jest to a teraz już prawie trzydniowe odbicie, czyli to, co zaczęło się w tym tygodniu, jakie widzimy na wykresie. Natomiast tutaj dokładnie widać, że to jest tylko odreagowanie tych spadków, które zostały zapoczątkowane w pierwszych dniach kwietnia, a tak naprawdę to już problemy ze wzrostem pojawiły się w końcówce marca. To, co jest istotne na wykresie, to fakt, że została przełamana 50-dniowa średnia, która, jak już wielokrotnie w moich programach podkreślałem, dość dobrze sprawdzała się jako sygnał rynkowy. W tej chwili ta średnia stanowi taki potencjalny maksymalny punkt, do którego to wzrostowe odreagowanie może sięgnąć. Ona znajduje się tutaj w okolicach 55121 punktów, natomiast docelowy zakres spadków, to gdzieś 38,2% zniesienia całego tego impulsu wzrostowego, który miał swój początek w końcówce października, zakończył się w marcu, czyli do tej żółtej strefy. Tutaj jeszcze mamy lokalne maksima. Natomiast to wydaje mi się taki najbardziej racjonalny scenariusz, taki też jednocześnie maksymalny. Nie wydaje mi się, żeby rynek szedł niżej, gdzieś w okolice 50% zniesienia i jednocześnie 200-sesyjnej średniej. To już byłyby spore spadki. Natomiast też rynek w przypadku zejścia do tego zniesienia 38,2 już byłby na tyle mocno wyprzedany, że z pewnością tutaj zacznie pojawiać się taki mocniejszy i fajniejszy popyt. Ostatnio w poniedziałek zwracałem uwagę na sytuację na niemieckim DAX-ie. Bardzo ciekawa piątkowa sesja. Najpierw taki dość mocny, gwałtowny spadek, później zwrot i w efekcie popytowa świeca na wykresie. Co ciekawe, świeca ta była poniżej 50-dniowej średniej, więc to wskazywało kazało zachować pewną ostrożność. Jednocześnie na wskaźnikach były i negatywne dywergencje, i podażowe sygnały, ale jak widzimy, ostatnie dwie sesje bardzo takie mocne, wzrostowe, potwierdzony ten zwrot. I jakkolwiek również w przypadku DAX-a nie można wykluczać, że ta korekta spadkowa będzie kontynuowana, to w odróżnieniu od tego, co widzieliśmy na rynku amerykańskim, tutaj szanse na zejście poniżej dołka z 19 kwietnia, czyli poniżej 17 401,57 punktów, uważam, że są stosunkowo mniejsze.
pod względem, gdyby to oceniać na podstawie analizy technicznej, no to atak na maksima z końca marca jest bardziej prawdopodobny niż przełamanie tych minimów z 19 kwietnia. Sytuacja na rynku japońskim. No tutaj odbicie w tej chwili próbuje, tutaj strona popytowa odbijając, próbuje wrócić powyżej tych dołków z połowy marca, które zostały przełamane i teraz stanowią taki naturalny opór. Natomiast no, nie wydaje się, jakkolwiek ten zwrot w górę, to odbicie ma miejsce chociażby tutaj z linii łączącej te poszczególne dołki, czy tutaj z tego lokalnego maksimum z 23 stycznia, no to nie wydaje się, żeby strona popytowa posiadała na tyle dużą przewagę, żeby mogła doprowadzić do finalnego zakończenia tej no, trwającej już prawie miesiąc korekty. Tutaj najpoważniejsze sygnały podażowe, no to oczywiście zejście poniżej 50-dniowej średniej, która podobnie jak w przypadku rynku amerykańskiego i tamtego tam wcześniej analizowanego wykresu też dość fajnie się sprawdza. Dodatkowo mamy mocne sygnały podażowe na wskaźnikach, więc póki co raczej przyjmuję, że mamy do czynienia z wzrostowym odreagowaniem, które nawet jeżeli finalnie doprowadzi notowania powyżej tych dołków z pierwszej połowy marca, no to nie doprowadzi do przełamania tej wstępnej linii trendu spadkowego, czy też powyżej 50-dniowej średniej. I na koniec jeszcze nasz rodzimy indeks WIG20. Tutaj w odróżnieniu, i to jest taka jakaś no, taka spora niespodzianka, w odróżnieniu od innych czołowych rynków akcyjnych, u nas tej korekty jeszcze nie widać, zwłaszcza jeżeli chodzi o duże spółki, powiem jak. Ktoś może ma przed oczyma wykres MWIG-u, jest WIG-u, no to tutaj lekka realizacja zysków jest. Natomiast jeżeli chodzi o WIG-20, a zwłaszcza o indeks WIG, który jeszcze wczoraj wyznaczał nowy, na chwilę co prawda, ale nowy historyczny rekord, to na WIG-u 20 tej realizacji zysków nie widać. Natomiast widać, że ostatnie szczyty stanowią już na tyle mocną barierę, że strona popytowa sobie nie radzi. Negatywne dywergencje na wskaźnikach też sugerują, że tutaj no, jesteśmy prawdopodobnie w jakimś okresie przełomowym i tutaj podaż, większa podaż może się uaktywnić. Na chwilę obecną trzeba założyć, że ta podaż, jeżeli będą miały miejsce spadki, no to póki co jest jeszcze jakaś szansa na to, że zostaną one wyhamowane, tak jak to miało miejsce i w połowie marca, a w zasadzie i w połowie lutego, i w połowie marca, i w połowie kwietnia, gdzieś w okolicach 50-dniowej średniej, a jednocześnie tutaj tej linii łączącej te dwa oto dołki. Natomiast no to już będzie kolejne podejście do przełamania 50-dniowej średniej, więc to ryzyko takiego przełamania i pojawienia się sygnału sprzedaży znacząco rośnie, szczególnie, że jak tutaj zwrócą Państwo uwagę, ten atak na poszczególne, na ostatnie maksima, no okazał się w tej chwili pułapką. Wczoraj wzrost i cofnięcie, dzisiaj co prawda otwarcie na plusach, ale później cofnięcie, więc to wszystko łącznie z sytuacją na wskaźnikach każe mi oczekiwać, że najbliższe sesje to będą raczej będą sesje spadkowe, natomiast finalnie spodziewam się pogłębienia korekty i tak jak w maju oczekuję też pogłębienia korekty na innych światowych giełdach, tak również tutaj WIG20 powinien spisywać się słabo.
Natomiast nie oczekuję jeszcze zakończenia trendu wzrostowego, nie oczekuję zakończenia hossy. Póki co tym poziomem docelowym dla korekty według mnie będzie 200-sesyjna średnia, która tworzy takie pierwsze liczące się wsparcie troszeczkę powyżej tego lokalnego dołka z połowy stycznia i jednocześnie lokalnego szczytu z lipca 2023 roku, więc tutaj ta strefa między 2200 a 2170 powinna wyhamować wzrosty i stąd i z tej strefy widziałbym kolejną falę taką wzrostową. Być może ostatnią w tym roku, chociaż kto wie, co będzie dalej. Tutaj już może nie wybiegajmy do przodu. Natomiast w długim horyzoncie czasu, nawet jak sobie zerkniemy na ten wykres, gdzie WIG20 porusza się w takim wzrostowym, zaznaczonym na niebiesko kanale wzrostowym, no to tutaj ten scenariusz dalszych wzrostów tego indeksu pozostaje tym scenariuszem bazowym, natomiast taką strategią bazową dla inwestorów jest kupowanie może nie lokalnych, tylko tych średnioterminowych dołków, co i było dobrą strategią w tym momencie, czyli w marcu 2023 roku i w tym momencie, a zwłaszcza w tym momencie, czyli w październiku 2023 roku. Nawet to lokalne minimum z połowy stycznia też było dobrym momentem do tego, żeby kupować akcje, więc jak WIG20 wróci gdzieś tam w okolice 2200, to też to pogorszenie nastrojów sytuacji na technicznej nie powinno być na tyle duże, żeby kończyło wzrosty, więc takie kupowanie dołków powinno być tą preferowaną strategią dla tego indeksu. Sporo się ostatnio dzieje na giełdach, ale też sporo nam się dzieje na rynku surowcowym, zwłaszcza na rynku złota. Rynek złota zresztą jest rozgrzany do czerwoności. Nie od dziś tutaj naprawdę dużo się dzieje. No, teraz dzieje się troszeczkę w drugą stronę, bowiem po tych bardzo mocnych wzrostach ceny złota, które rozpoczęły się w połowie lutego, akumulowały 12 kwietnia, kiedy złoto wyznaczyło swój ostatni historyczny rekord powyżej 2400. Zresztą, żeby z tego samego dnia też się równie dynamicznie cofnąć, bo to jest akurat ta dzienna świeca. Finalnie na koniec dnia złoto było wycenione na poziomie 2344,17, a rekord był na poziomie 2431,47. Natomiast na wykresie widać, że poziomy powyżej 2400 już były uznawane za atrakcyjne do zamykania długich pozycji, do realizacji zysków. Takie moje przeświadczenie, o którym już tutaj mówiłem w naszym programie, no, wydaje się, że tutaj tych spekulacyjnych długich pozycji na złocie było na tyle dużo, że ten rynek nie mógł dalej rosnąć, pomimo że jego perspektywy długoterminowe wciąż pozostają optymistyczne i zakładam, że i ten poziom 2500, który był wskazywany przez wielu inwestorów, analityków jako docelowy, że zostanie on osiągnięty. Ba, zakładam, że złoto pozostanie w długoterminowym trendzie wzrostowym i finalnie będzie zmierzało w kierunku 3000 dolarów za uncję. No ale póki co mamy początek korekty.
na tę chwilę minimalny zakres spadków wynikający z analizy technicznej został zrealizowany. On został zrealizowany wczoraj, kiedy ceny złota spadły poniżej granicy 2300 punktów, a na wykresie poniżej dolnego ograniczenia tego dwumiesięcznego kanału wzrostowego. Wczoraj nawet ceny złota tąpnęły, później się cofnęły powyżej tej bariery, co mogło sugerować, że być może krótkoterminowo impuls podażowy ten tak dość szybko, ale jednak się wyczerpał. Powiem, w poniedziałek złoto zaliczyło najgorszą sesję od ponad najgorszy dzień od ponad roku. No ale to, co widzimy dzisiaj, czyli lekkie, co prawda lekkie cofnięcie, ale cofnięcie, które w zasadzie nie wpisuje się w ten popytowy układ, bo gdyby tak było, to mielibyśmy lekki wzrost i próbę potwierdzenia tej wczorajszej świecy na wykresie dziennym. Natomiast mamy lekkie cofnięcie, co sugeruje, że podaż jest zdeterminowana, żeby spychać kurs niżej, czy mówiąc bardziej otwarcie, inwestorzy posiadający długie pozycje w złocie są zdeterminowani, żeby realizować te no jednak spore zyski z ostatnich dwóch miesięcy, a jak sobie zerkniemy na cały ten impuls taki wzrostowy, który rozpoczął się jesienią, gdy złoto kosztowało no niespełna, no troszeczkę więcej powyżej 1800 dolarów za uncję, a 12 kwietnia kosztowało wyraźnie powyżej 2400 dolarów za uncję, więc tutaj jest z czego realizować zyski. Wybicie dołem z tego dwumiesięcznego kanału wzrostowego otwiera drogę nawet w okolice 2200 i w tej chwili uznaję okolice 2200. Proszę zwrócić uwagę, jakie jest tutaj nagromadzenie wsparć. Te poziomy już nie powinny puścić. Tutaj już powinni znaleźć się chętni do otwierania nowych długich pozycji. Tutaj możemy na chwilę zahaczyć też o takie czynniki fundamentalne, jeżeli chodzi o złoto. No to niewątpliwie ten przykład tego wybicia 12 kwietnia. To był piątek, dzień przed tym, ostatni dzień roboczy tygodnia, gdy był powszechnie zapowiadany odwet Iranu na Izrael, więc to jest taka charakterystyczna sytuacja i to też pokazało, tak, to ten 12 kwietnia pokazał, że już czynniki geopolityczne nie windują w sposób trwały, bo faktycznie rekord był, nie windują w sposób trwały notowanie złota na coraz wyższe poziomy, więc w tej chwili, kiedy ta geopolityka, ta sytuacja wokół Bliskiego Wschodu gdzieś tam schodzi na dalszy plan i przestaje tak mocno budzić emocje, właśnie to rozprężenie w taki prosty sposób może tłumaczyć to, że dojdzie do głębszej korekty na rynku złota. I z ciekawszych tutaj rynków jeszcze może słówko o polskim złotym. Taki, żeby nie tylko mówić o złocie i rynkach akcji. Tutaj wzrosła nam zmienność. Początkowo to był efekt zmian notowań dolara, natomiast teraz już tutaj te czynniki techniczne odgrywają sporą rolę. Ta lokalna formacja podwójnego dna na parze dolar-złoty została zrealizowana. Później rynek cofnął się, czy to z poziomu górnego ograniczenia takiego kanału wzrostowego zaznaczonego tu na różowo, czy też z długoterminowej linii Bessy. Natomiast i to dzisiejsze zachowanie, ale też bliskość i znaczenie okrągłego poziomu 4 zł sugeruje, że przynajmniej jeszcze jeden atak na linię Bessy na złocie, na parze dolar złoty
będziemy obserwować. I tu też mogę zrobić jedno wtrącenie fundamentalne. Niewątpliwie ostatnie dane, które napłynęły z polskiej gospodarki, nie zachęcają do tego, żeby otwierać długie pozycje właśnie w złotym i nie zachęcają do otwierania i do kupowania polskiej waluty, więc to też niejako potwierdza te wnioski płynące z analizy technicznej, że jeszcze ten jeden atak na linię Bessy będziemy mieli. No i na koniec sytuacja na eurodolarze. Ona, no, eurodolar akurat nie jest w tej chwili tą parą, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Raczej to jest taki dość spokojny handel z chwilowymi większymi ruchami. To, co obserwujemy teraz na wykresie, to odreagowanie tych wcześniejszych mocnych wzrostów spadków z pierwszej połowy kwietnia. Wydaje się, że zasięg tego odbicia jest już dość mocno ograniczony i tutaj w okolicach 1,07 będzie pojawiała się większa podaż i próba ściągnięcia rynku niżej. Natomiast jak sobie zerkniemy na wskaźniki, no to też widzimy, że tutaj ta determinacja strony podażowej nie jest szczególnie duża, więc raczej nie należy spodziewać się i liczyć, że dojdzie do jakichś mocniejszych spadków, a tym samym do jakichś mocniejszych wahań. Jeżeli chodzi o rynek euro-dolara, czy szeroko o rynek walutowy, no to generalnie nastroje na rynkach globalnych to będzie ten czynnik numer jeden. Dodatkowo pamiętajmy o danych ze Stanów Zjednoczonych, które będą publikowane w najbliższych dniach. Mamy raport o amerykańskim PKB w czwartek, plus dane na temat wynagrodzeń Amerykanów, dochodów i wydatków Amerykanów, elementem którego jest publikacja wskaźników PCE, czyli takiej miary inflacji, którą Fed lubi i obserwuje, i to będą te fundamentalne czynniki, które na notowania chociażby euro-dolara będą wpływać. I to dziś wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę, życzę sukcesu w inwestowaniu i zapraszam tradycyjnie na kolejne programy na antenie telewizji biznesowej. Dziękuję za uwagę, do widzenia.